Marta Szymik-Telesz. Moim i Państwa gościem jest burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz. Dzień dobry Pani Burmistrz. Dzień dobry Państwu. Pani Burmistrz, proszę o takie krótkie podsumowanie tego, co do tej pory udało się zrealizować, jakie decyzje podjąć od początku kadencji. Ja wiem, że to stosunkowo niewiele czasu, ale już pewnie jest się czym pochwalić. Na pewno jest się czym pochwalić, natomiast głównie skupiliśmy się nad przygotowaniem dobrym do tych inwestycji, które chcemy w pierwszej kolejności rozpocząć, więc pracowaliśmy nad przygotowaniem naszej dokumentacji do stadionu, pracowaliśmy nad przygotowaniem naszej inwestycji na ulicy Głębokiej, rozpoczęliśmy inwestycje na ulicy Błogockiej, gdzie budujemy schronisko dla osób bezdomnych, także myślę, że kilka z tych tematów. Przeglądamy oczywiście dokumentację projektową i przygotowujemy brakujące dokumenty do naszej budowy sali gimnastycznej przy SP7. Przygotowujemy też dokumentację do SP6. Także tematów jest całe mnóstwo, natomiast dużo czasu zajęło nam również jakby poznanie tego, jak ratusz działa, co powinniśmy w pierwszej kolejności, co powinniśmy w drugiej kolejności robić. Ja myślę, że spokojnie już jakiś miesiąc temu wróciliśmy do zagadnień, które poruszone były w kampanii. Rozpisaliśmy sobie plany na najbliższe miesiące, kwartały i najbliższe lata, także myślę, że podchodzimy do tego bardzo metodycznie. Przejdźmy do tego właśnie, co przed nami. Jaki to będzie rok dla Cieszyna? Na pewno ciężki, jeśli chodzi o Centrum Cieszyna. Wiemy, że rozpocznie się w przyszłym tygodniu ucieplownienie, inwestycja związana z ucieplownieniem ulicy Głębokiej, co będzie się wiązało również z zamknięciem części miasta. Także myślę, że mieszkańcy i przyjezdni będą musieli się uzbroić w cierpliwość, ale myślę, że wykorzystamy ten czas, żeby pokazać również, że na ulicy Głębokiej może nie być ruchu samochodowego, który nie będzie możliwy właśnie w związku z inwestycją. Natomiast przyzwyczaić ludzi do tego, że rzeczywiście na ulicę Głęboką i na rynek nie wjeżdża się samochodami, że jest taka strefa mieszkańca, strefa pieszego, gdzie będziemy mogli dobrze spędzić czas, być bezpieczni. Myślę, że to jest początek. Wiemy, że przed nami jeszcze inwestycja związana z tramwajem cieszyńskim, z naszym projektem transgranicznym. Także to jest taki pierwszy etap. Pierwszy etap. Może zacznijmy od tych inwestycji drogowych. Które drogi, chodniki, parkingi doczekają się remontu? Warto też tutaj wspomnieć o współpracy z powiatem cieszyńskim. Tak, no część dróg, które w Cieszynie wymagają i to pilnej interwencji, to są drogi powiatowe. W tej chwili zlikwidujemy zawężenie na ulicy Frysztackiej. Myślę, że wiele osób dojeżdżających do Cieszyna ze strony Pogwizdowa czekało na tą inwestycję, ponieważ droga rzeczywiście wymagała już pilnej interwencji. Będzie tam zbudowany parking, będzie tam zbudowana ścieżka rowerowa, będzie też chodnik i myślę, że no już ta droga nie będzie naszą chlubą, a nie naszym wstydem. W związku z tym objazd, który jest w tej chwili realizowany, dojazd do Cieszyna jest przez ulicę Rzeźniczą i ulicę Dojazdową. No powoduje to oczywiście rano korki, ale sama mam okazję tamtędy dojeżdżać do pracy i no nie jest to dramatyczny dojazd, także myślę, że udało nam się to odpowiednio zaplanować. Oczywiście przed nami również renowacja nawierzchni pierwszej części katowickiej od ronda Jana Pawła do ulicy Moniuszki. Przy okazji będą też naprawione pobocza, które się tam znajdują. Myślę, że stanie tam też przystanek autobusowy, o który bardzo dużo mieszkańców wnioskowało. W tej chwili jesteśmy w trakcie właśnie przeglądania tych propozycji od mieszkańców, które otrzymaliśmy i ustalania, gdzie rzeczywiście przystanki się pojawią. Również uruchomiliśmy tamten parking,
który jest na ulicy Katowickiej, jest teraz otwarty 7 dni w tygodniu. Oczywiście niedziela i środa to są dni targowe, więc głównie wykorzystywany przez osoby handlujące jeszcze na naszym targowisku. Jeszcze mówię, bo nie jest już dużo tych osób handlujących. Natomiast pozostałe dni parking jest bezpłatny. Zachęcam mieszkańców do parkowania w tym miejscu, no i korzystania z naszej komunikacji miejskiej. Jeszcze jakieś mniejsze remonty drogowe czekają Cieszyn? No jest dużo planów. Tak naprawdę na liście tych dróg do remontu mamy 180 różnych miejsc w Cieszynie, które należałoby naprawić. Jesteśmy w tej chwili przed ostateczną decyzją. Chcemy taki plan na najbliższe 5 lat również przygotować, ustalić, bo myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy te ulice, które są, no, wyglądają w tej chwili w sposób dramatyczny, poprawili. Kossa Krzatkowskiej, Halera jest na pewno przewidywana na ten rok, więc myślę, że mieszkańcy dojeżdżający do osiedla Podgórze będą zadowoleni, kiedy ten remont się nam skończy. No trochę tych remontów czeka Cieszyn w najbliższych miesiącach. Ja tutaj zwróciłam uwagę na remont targowiska, mury oporowe, schronisko i tak dalej, i tak dalej. To takie najważniejsze. Schronisko to jest właściwie inwestycja, gdzie budujemy schronisko od nowa. W związku z koniecznością dostosowania wymogów dla schroniska i noclegowni do zmiany w przepisach prawa, musieliśmy tę inwestycję wykonać w szerszym zakresie niż początkowo planowaliśmy. I to są ogromne środki, z których część pieniędzy pozyskaliśmy z dotacji, którą udzielił nam bank. Natomiast całość inwestycji to jest jakieś 4 miliony. Powstanie na Bogockiej bardzo nowoczesne, dostosowane do wymogów miejsce, w którym również będzie przygotowane schronienie i opieka dla naszych bezdomnych i osób, które czasowo nie mają miejsca zamieszkania. Pani burmistrz, remont targowiska, jak będzie przebiegał? Co tam zostanie zrobione? No w tej chwili część targowiska, dotyczy to targowiska tego spożywczego, czyli przy ulicy... Sektor C. Tak, sektor C. Jak Państwo wiecie, wykorzystaliśmy już w ostatnich latach również teren, który jest obok tego targowiska przy dawnej szkole alternatywnej. I on był wykorzystany do handlu, natomiast na pewno nie spełniał wymogów. Dostaliśmy dofinansowanie, mamy pieniądze z Unii Europejskiej również na ten projekt, żeby to targowisko wyglądało, zostało powiększone i wyglądało tak jak targowisko, które kilka lat temu miasto Cieszyn oddało w użytkowanie. Myślę, że to jest taki etap przejściowy, bo chcielibyśmy też w przyszłości na ulicy Sarkandra, czyli tam, gdzie są te tereny, przy których stało nasz budynek judo, żeby to wykorzystać na teren targowiska przemysłowego, no bo już tych handlujących na targowisku przemysłowym jest coraz mniej i myślę, że spokojnie zmieszczą się w tym miejscu. Także to jest taki etap przejściowy. Myślę, że jak poszerzymy targowisko rolno-spożywcze, to będzie to tylko z korzyścią dla kupujących. Ale targowisko nie zostanie zamknięte. Nie, targowisko nie zostanie zamknięte. Absolutnie nie sprzedajemy, nie budujemy tam, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo, żebyśmy w jakikolwiek sposób mieli wykorzystać to na potencjalne centrum handlowe, o którym też już słyszałam, także nie. Pani burmistrz, zmieniamy temat, czy na jakieś wsparcie mogą liczyć jednostki OSP w tym roku? O, to bardzo ciekawa dyskusja. Ja myślę, że jednostki OSP zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie. Jak Państwo wiecie, w budżecie mamy 600 tysięcy zaplanowane na samochód dla ostatniej właściwie jednostki OSP, która nie dostała i ma taki zabytkowy samochód zwany Cześkiem. Cieszyn Pastwiska. Cieszyn Pastwiska, tak. No, powiem tak. Wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat ze strażakami z OSP Pastwiska. W ubiegłym roku chyba 3 wnioski były złożone, ale panowie tak nie do końca byli
pewni, ile tych pieniędzy potrzebują. Dostali 600 tysięcy, czyli mają w budżecie zapewnione to na wkład własny, właściwie na swój udział, ale zobowiązaliśmy też straż w OSP Pastwiska do tego, żeby poszukali pieniędzy zewnętrznych. Właściwie wszystkie zakupy, które robiliśmy wcześniej samochodów strażackich, to były zakupy, na których miasto Cieszyn oczywiście dokładało się, natomiast w większości były to zakupy samochodów z projektu. Chcielibyśmy od tej zasady odejść. Myślę, że mamy złożone wnioski przez Państwową Straż Pożarną, która w tej chwili dysponuje tymi środkami. Czekamy na odpowiedź i myślę, że brakujące pieniądze otrzymamy ze środków z ministerstwa. No, w tym czasie my również dbamy o to, strażacy wychodzą z inicjatywą, wygrali budżet obywatelski, 100 tysięcy, mają przeznaczone już na zakup sprzętu, więc tego sprzętu siłą rzeczy nie będziemy musieli z samochodem kupować, tylko przygotujemy odpowiedni samochód, w którym ten sprzęt by się znalazł. Ważny temat oświata, rozmawiacie, dyskutujecie, szukacie oszczędności. Jak to wygląda na chwilę obecną? Ile środków przeznaczacie na oświatę z budżetu? Planowane środki przeznaczone na wszystkie szkoły w Cieszynie to jest 32 miliony. Z tego około 60% dostajemy z budżetu państwa. Resztę musi wyłożyć miasto Cieszyn. W związku z tym myślę, że to jest tak duża kwota w budżecie, około 10%. Że powinniśmy na te środki popatrzeć jak na potencjalną część, czy też potencjalny budżet, na którym powinniśmy oszczędzić jakieś pieniądze. Myślę, że wszyscy Państwo zdajecie sobie sprawę, że powrót do 7 szkół, które są w centrum miasta, właściwie które są w mieście, plus 3 szkoły prywatne, które mamy i z tą ilością dzieci, którą mamy w tej chwili w mieście, no to mamy tak naprawdę przerost ilości miejsca, klas, szkół nad ilością dzieci, które mamy. Mimo że wiele osób uważa, że 500+ poprawiło jakoś sytuację, to nie jest dramatyczna poprawa, to jest może 10-12 dzieci, które więcej pojawiło się jakby na świecie z tego czy nie z tego powodu, to już nie mnie sądzić. Natomiast myślę, że trzeba patrzeć też na to, żeby optymalizować to, co mamy. Jeśli mamy małe klasy, to wiadomo, że te klasy kosztują nas drożej. Siłą rzeczy średnia liczba osób w naszych oddziałach to jest jakieś 19 osób. W klasach integracyjnych powinno być maksymalnie 20 osób, w klasach powiedzmy nieintegracyjnych 25 osób. My jesteśmy praktycznie we wszystkich szkołach poniżej tej ilości. Zwróciliśmy się do dyrektorów szkół również o znalezienie potencjalnych środków, które moglibyśmy zaoszczędzić. Dostaliśmy pewien materiał, który w tej chwili analizujemy. Natomiast na pewno jest taka sytuacja, że w tej chwili, mimo że mamy szkołę, która w centrum miasta ma basen, to niestety z uwagi na ilość dzieci, klasy sportowe nie będziemy mogli otworzyć w tej szkole. Po prostu są to za małe klasy, za małe oddziały. Muszą być dwa oddziały, żeby jeden z nich utworzyć jako klasę sportową. I nie chcielibyśmy z tej sytuacji, z tego, że mam szkołę z basenem, rezygnować. Natomiast na dzisiaj nie ma takiej możliwości, żeby tam były klasy sportowe. Także to jest też jeden z powodów. Oczywiście patrzymy też, ponieważ mimo że szkoły średnie nie są w jurysdykcji jakby miasta, to patrzymy też na to, że nasze dzieci we wrześniu trafią do szkół i niekoniecznie będą miały, do szkół średnich, niekoniecznie będą miały możliwość wyboru takiej szkoły, o jakiej sobie zamarzyły, ze względu na to, że idą dwa roczniki do szkoły.
Starostwo powiatowe również wyraziło taką chęć przejęcia budynku szkoły i organizacji rozszerzenia tam Liceum Kopernika. Także wszystkie analizy są w tej chwili w trakcie. Myślę, że w najbliższym czasie będziemy podejmować takie decyzje, czy w ogóle idziemy w tym kierunku, czy się wycofujemy z tego, czy szukamy oszczędności gdzie indziej. Jest to poddawane szerokiej analizie. Pani burmistrz, bo tutaj mówimy o likwidacji SP4, tak? Planowanej. Nie mówimy o likwidacji SP4, mówimy o optymalizacji sieci szkół w Cieszynie. Mamy, tak jak powtarzam, mamy za dużo szkół, za mało dzieci. Oddziały są małe, co powoduje, że są oddziały wysokokosztowe. Dlatego musimy nad tą analizą się pochylić. Decyzja? Kiedy zapadnie? W najbliższym czasie pani mówi. Tak, w najbliższym czasie podejmiemy decyzję, w którym kierunku idziemy, natomiast nie zakończy to naszej dyskusji na temat oświaty, bo ta dyskusja powinna trwać w związku z tym, że mamy też teraz bardzo gorący okres i nie wiemy, jak to będzie wyglądać w kwietniu w związku ze strajkiem nauczycieli już ogłoszonym. Myślę, że po tym gorącym okresie wrócimy do dyskusji. Na pewno żadna decyzja nie zostanie podjęta w tym roku. Szkoła normalnie, wszystkie szkoły mają nabór w tym roku, także jeśli Państwo się decydujecie na którąkolwiek szkołę, zachęcam, wszystkie szkoły w Cieszynie są świetne i myślę, że zapewnią Waszym dzieciom maksimum komfortu. Jeżeli mówimy o oświacie, to planujecie jakieś inwestycje w szkołach w tym roku? Tak, jest modernizacja i ocieplenie budynku SP4. Pani burmistrz, dział ochrona środowiska i gospodarka komunalna, co w tym zakresie uda się zrealizować w tym roku? No myślę, że trochę nam się już udało. Te 250 tysięcy zostało właściwie rzutem na taśmę przegłosowane w projekcie budżetu na 2019 rok. W związku z tym zostały złożone dodatkowe wnioski przez mieszkańców, zarówno na wymianę kotłów, jak i na modernizację i usunięcie azbestu. Także tutaj środki poszły, zostały wykorzystane. W tej chwili jesteśmy właściwie pod koniec akceptacji wniosków. Myślę, że część mieszkańców, która miała taką inwestycję w planach i chciała wymienić kocioł na bardziej nowoczesny, miała taką okazję. W sumie tych środków było 500 tysięcy na ten rok przeznaczonych, także myślę, że mieszkańcy powinni być zadowoleni. Modernizacja oświetlenia publicznego. Wiem, że jest dużo uwag do tego, że miasto nie jest wystarczająco oświetlone, że są takie miejsca, zaułki. Miałam okazję w ubiegły czwartek wieczorem, późnym wieczorem zwiedzać miasto z panem, który wygrał w licytacji dzień z panią burmistrz. I między innymi oglądaliśmy te miejsca, które w opinii naszego mieszkańca są niezwykle niebezpieczne, powinny zostać poprawione. Także 7 300 tysięcy zostanie wydane na modernizację oświetlenia. Myślę, że mamy szansę również dostać jeszcze dodatkowe na to środki. Oprawy zostaną wymienione na 256 słupach, także mamy tutaj całą rozpiskę, na których słupach zostanie ta wymiana zrobiona. Myślę, że to jest taki pierwszy etap, zobaczymy jak miasto, to będzie inteligentny system, który będzie dostosowany też, mierzący natężenie światła i dostosowujący się do tego. Wszystkie oprawy oczywiście zostaną wymienione na oprawy LED-owe, także mamy nadzieję, że tutaj również oszczędności za tym przejdą. No i oczywiście budowa sieci ciepłowniczej, czyli likwidacja niskiej emisji. Trzy etapy, które mamy zaplanowane, właściwie pierwszy, drugi etap to jest jakieś 2 200 000, głównie ulica Głęboka. Natomiast w przyszłym roku, w tym roku trzeci etap, jedynie 50 tysięcy zostanie wydane prawdopodobnie na projekt, aktualizację projektu, natomiast 1 400 000 w przyszłym roku
na etap trzeci uciepłownienia. Rozglądamy się również za środkami na ewentualne etapy, które mamy przygotowane już projektowo, czyli czwarty i piąty, który będzie dotyczył również wspólnot, w których miasto Cieszyn ma swoje mieszkania. Także myślę, że to jest taka ważna rzecz. No i rozpoczęliśmy w ubiegłym tygodniu modernizację Muzeum Drukarstwa. Kwota, która została nam z dofinansowania ze środków europejskich przekazana, to jest 1 100 000, ponad praktycznie 1 200 000. Całość realizacji zadania to jest 1 900 000. I tutaj bardzo ciekawa inicjatywa, ponieważ szukaliśmy miejsca, gdzie będziemy przechowywać w czasie remontu wszystkie urządzenia, część urządzeń, które w Muzeum Drukarstwa normalnie są jako wystawa i coś, co mieszkańcy i turyści mogą zwiedzać. Wpadliśmy na pomysł wykorzystać wolne przestrzenie na dworcu Cieszyn i w takim razie turyści i mieszkańcy okolicznych miejscowości głównie, którzy przyjeżdżają do Cieszyna, będą mieli okazję zobaczyć, co tak naprawdę jest zgromadzone w Muzeum Drukarstwa. Będzie tam tymczasowa wystawa, także myślę, zachęcam wszystkich. Myślę, że jest to dobra przestrzeń, która będzie promowała również Muzeum Drukarstwa. Kiedy remont muzeum się zakończy? Do końca sierpnia powinny być zakończone prace remontowe, natomiast potem urządzanie. No myślę, że na 11 listopada chcielibyśmy otworzyć Muzeum Drukarstwa. Panie burmistrze, w zakresie kultury fizycznej bardzo ważna inwestycja, modernizacja stadionu. No warto tutaj o tym wspomnieć. Do modernizacji stadionu przygotowywaliśmy się chyba ostatnie 2 lata. Podpisałam umowę z ministerstwem, które przekazało nam 2 miliony złotych na wykonanie tej modernizacji. Już niedługo, czyli Państwo, którzy będą na Fortunie albo będą mieli okazję tamtędy przechodzić, będziecie Państwo widzieć wizualizację, którą chcemy tam zaprezentować. Bo myślę, że to warto zawsze zobaczyć ten stan, który mamy w tej chwili i to, co chcielibyśmy tam mieć. Wiemy, że była długa dyskusja, chyba 2 ostatnie sesje rozmawialiśmy z radnymi, czy rzeczywiście modernizacja jest dla nas niezbędna. Radni właściwie jednogłośnie zdecydowali, że jednak inwestycja jest ważna dla Cieszyna. 10,5 miliona. Myślę, że to jest dopiero w fazie kosztorysowej. Zobaczymy, co po przetargu, jak te kwoty będą się kształtować po przetargu. Natomiast w tej chwili nadal kompletujemy dokumentację. Tam się zmieniły różne wymagania dotyczące. Ten teren jest też w bezpośredniej bliskości Olzy, a więc musimy mieć dokumentację uzupełnioną. No i będziemy przystępować do remontu. Jak już mówimy o stadionie, to bardzo blisko basen. Czy coś w tym kierunku będzie robione? No co z kąpieliskiem miejskim po prostu? Na razie oczywiście przygotowanie kąpieliska do sezonu letniego. No jakichś wielkich inwestycji nie będzie, natomiast kąpielisko będzie na pewno działać. Jesteśmy w trakcie przygotowania koncepcji jakby modernizacji też tego miejsca. Wiemy, jakie dyskusje to wywołuje i jak to jest potrzebne dla miasta, natomiast no, na razie takiej koncepcji nie było. Myślę, że będziemy mieli okazję zobaczyć to, przedyskutować na pewno z mieszkańcami. Mieszkańcy będą mieli tutaj ostatnie słowo. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem była burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz.